Sprawdźmy, czy mnie kochasz. Kocha? Nie kocha. Kocha? Nie kocha. Kocha! Kochasz mnie! O, jaki słodki jesteś! Ale sprawdźmy jeszcze raz. Znowu wszędzie te serduszka. Anatolia, a ty obchodzisz walentynki? Nie. Jak to nie lubisz walentynek? To jest takie super święto i że wszyscy się kochamy. No i? No jak to? A ty w ogóle kochasz Anatola? Jak co roku 14 lutego czytam swoją ulubioną książkę. Wątek miłosny w Ogniem i Mieczem jest niepowtarzalny. Warto przeczytać, polecam. A ja co roku spędzam walentynki z moimi ukochanymi. Ty, Albertyna, a ty wiesz, jak podrywać takiego boja? Ale ty zdajesz sobie sprawę z tego, że pytasz największą feministkę, jaką znasz? Bo ja wiem, co to znaczy. Nie kocha, kocha, nie kocha! Jak mogłeś? Ej, powiedz mi, gdzie ja znajdę takiego boja, żeby on pokochał mnie i wiesz, polubił moje wnętrzności? Wiesz, no ja na przykład chłopaka znalazłam na Tinderze, więc może ty też spróbuj? Ale głupie są te walentynki. Czyli nic dla mnie nie masz? Nie, to głupie święto. I nie dla nas. Czyli mnie nie kochasz? Ja to w sumie zawsze lubiłam walentynki, nawet jeśli spędzałam je sama. No dobra, no to trzeba zainstalować tego Tindera. Tindera. Nie wiem. Albertyna. Czy my się kochamy? Ale dlaczego dzisiaj wszyscy pytają mnie o sprawę miłości i uczuć? Bo ty jesteś taka mądra i wszystko wiesz. Uważam, że sami powinniście zajrzeć w głąb siebie, otworzyć wasze serca i szczerze porozmawiać o waszej relacji. Wy sami powinniście wiedzieć, czy się kochacie. Okej. Proszę, Aniela, to jest walentynka dla ciebie. Ojej, dziękuję. Skąd wiedziałaś, że tak bardzo lubię czekoladki? Napisz coś o sobie. Dobra. Mam 18 lat. Znowu brzuszek mnie boli, tyle zjadłam czekoladek. Wysoka, piękna, fajna, dupy nie urywa. Nie no, chyba właśnie powinnam urywać dupę, nie? Czy nie urywać? Nikt tak naprawdę nie rozumie, że moją miłością jest Albert Einstein. Kupiłam takie specjalne świeczki na walentynki, które unoszą się na wodzie. Ale wiesz co? Bo mi się wydaje, że tak trochę takie niebezpieczne jest, tak się kąpać z nimi w wannie. Można się podpalić. Nie, one nie są do wanny. Wkłada się je na przykład do kieliszka lub do wazonu, żeby po prostu unosiły się na wodzie i ładnie wyglądały. Ale to i tak jest bez sensu i po co to wszystko? Dodaj zdjęcie. No dobra, to walimy. Muszę zrobić walentynki dla moich sióstr. Ta będzie dla Ady, ta będzie dla Aiko. Jeszcze trzeba coś wyciąć dla Alfonsy. Dodaj coś jeszcze do opisu, Jezus. Ja słyszałam, że trzeba w takich portalach wpisywać, że jest się niedostępną, czy coś tam. Więc może napiszę, że u mnie i tak nie masz szans, albo
coś takiego... nawet jak napiszesz, to ci i tak nie odpiszę. No. I enter. Powiem ci, Misiu, że ja to lubię walentynki, wiesz? Bo na przykład zawsze spędzałam je z Tomaszem i zawsze było tak fajnie, wiesz? No, chociaż nie! Nie! Palić Tomasza, bo jego już nie ma, mam siebie i jakoś tak dziwnie się czuję po tych czekoladkach z płynem. Ale dobre są. Teraz jest idealny klimat. Ten jest jakiś taki dziwny. Ten jest za młody. Ten wygląda jakby... Ten też nie. Ten też nie. O, ale ten jest fajny. A to dam mu serduszko. A co? Hej, Albertyna, pożyczyłabyś mi swoją pomadkę, bo jej kolor jest idealny na dzisiejszy dzień. Ależ oczywiście nie ma problemu. Leży w łazience obok lustra. Zaraz. Czy monokleozą można się zarazić przez szminkę? Ada, zaczekaj! O, wiadomość. Elo, spotkamy się w walentynki. No Rachel! Jak? Czujesz jakąś miłość? Anatolia, ja od samego początku powinienem wiedzieć, że cię kocham. Ja zostałem do tego stworzony. Aha. Kocham cię, Anatolia. Aha, fajnie. Ja też. Kiedyś będzie trzeba jej powiedzieć, jak to się stało, że Anatol się pojawił, a raczej jak powstał Anatol. A jeśli wy też chcecie się dowiedzieć, to koniecznie wbijcie 10 tysięcy łapek pod tym filmem, a pojawi się od razu kolejny odcinek i się dowiecie, jak to się stało w odcinku sylwestrowym. Ej, Ajko! A ten, przygotowałabyś mi romantik kolację na bal leontynki? No jasne, Alfonso, przecież wiesz, że zawsze ci pomogę. No i git. Proszę, Ada. O, dziękuję ci bardzo. Jakie to słodkie. Za nas. Za kolejny cudowny album. Albertyna, a ty się nie boisz, że zostaniesz starą panną? Ale drogie dziecko, ja podjęłam taką decyzję. Nie robię tego z braku zainteresowania. Tato się postarała normalnie, kurde. Podoba ci się? Wiesz co, takie se jest, wiesz, ale mogą być lepiej, ale niech już będzie. O, a co to? Aniela, dla mnie jesteś urocza i dziewczęca. Od dawna się w tobie kocham. Przemek. Jaki Przemek? Przecież ja mam swojego misia i on mnie kocha. Hej kochanie, słuchaj, za ile będziesz w domu, bo w sumie za godzinę jakoś zaczyna nam się rezerwacja. Pierta. Ale z ciebie Alvaro. Jak już to Alfons. Trzymaj chwesta. No to ten, fajnie, że jesteś, nie? No. No a jak ci się w ogóle wystrój podoba? Fajnie jest? Ach, się nie postarałaś. Co ty powiedziałeś? Już mi wypadł z mojej chałupy normalnie! Już! Już, za szmaty i za drzwi! Ale... Już, idź! Idź mi stąd! Czekaj jeszcze! Już mi tu stąd, już. Nie będziesz mi tu dzieła mojej siostry obrażał. Chciałem zrobić z ciebie gwiazdę. Ja już jestem gwiazdą. A pamiętacie, jak w zeszłym roku w Londynie musiałam spać dzień wcześniej przed halą koncertową, żeby was zobaczyć? To były czasy.
I on teraz zamarznie i utonie, a ona przeżyje. Ale jak coś, to ta scena będzie dopiero za 3 godziny. Proszę, to walentynka dla ciebie czarna jak moje serce. A czy ona jest w kolorze... Tak, jest w kolorze galaktycznej otchłani. Ach, słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało, a jeśli tak, to mam nadzieję, że dacie łapki w górę, bo nas to bardzo motywuje do dalszej pracy. Tym bardziej, że tak jak było na odcinku, obiecałam wam, że jak będzie 10 tysięcy łapek w górę, nagrałem wam specjalny odcinek o tym, jak powstał Anatol z zapowiedzi Aiko, więc koniecznie dawajcie łapki w górę. Jeśli jesteście tutaj nowi, to mam nadzieję, że klikniecie przycisk subskrybuj oraz też klikniecie dzwoneczek, bo dalej tutaj dążymy do zbierania naszej wspaniałej, wielkiej rodzinki. Chcę, żeby było was coraz, coraz więcej. Mam nadzieję też, że subskrybujecie już mój nowy kanał. Link oczywiście jest na dole w opisie. I zapraszam was też bardzo serdecznie na TikToka, gdzie też ostatnio powróciłam, więc mam nadzieję, że będzie nas tam coraz, coraz więcej. I słuchajcie, z racji tego, że ten film publikuje się w walentynki, mam nadzieję, że wy je spędziliście miło. Jeśli jesteście samotni, no to ja wysyłam wam moc miłości i serduszek ode mnie dla was. Mam nadzieję, że to teraz poczuliście. No i słuchajcie, widzimy się już w kolejnym filmie. Do zobaczenia i pa, pa!